Co sądzę o tarocie? Czy o numerologii? Wiesz, numerologię sobie bardzo cenię, bardzo. Zresztą, jak zauważyłeś, na blogu mam V pomiędzy imieniem a nazwiskiem. Używałem do tej pory Ryszard Adam i Borowicki. W tej chwili używam Ryszard V Borowicki. Bardzo mi to odpowiada i chyba poprawiło się coś. Wiesz, ponieważ mnie to robiła kobieta, która jest numerologiem, którą sobie najbardziej cenię ze wszystkich numerologów w Polsce. Oczywiście nie będę tutaj mówił na blogu, kto to jest, ale na końcu ma net. Tak samo jak i ja. I cieszę się, że zajmuję się tym, ponieważ uczyła się u osoby, którą sobie bardzo cenię. Nie zdążyłem u tej numerologii znaleźć, a była to postać niewiarygodna w numerologii. Numerologia jest młodszą siostrą astrologii i numerologia jest właściwie, wiesz, taką zabawą pomiędzy cyfrą a literą, czyli krótko mówiąc, kabałą. W kabalistyce astrologia spełnia główną jakby rolę działań. Z tym, że w kabalistyce jest taka sytuacja, że numerologia jest rozmową z rzeczywistością i świadomością i prognostyką, czyli astrologia pozwala, jeszcze jest trudne do wytłumaczenia, nazwijmy to tak, że astrologia daje możliwość kierunku egzystencji, a numerologia daje sekwencję i dojrzałość myśli. Teraz kabała w tym wszystkim układa pewne systemy, te dwa, w całość. I to jest kabała. To nie jest ten czerwony sznurek, który nosimy na dłoni jako bransoletkę, tak? W założeniu i ona kiedy się rozpadnie, wtedy się życzenia spełniają. To nie jest, kabała nie jest kartami, które rozkładamy i które są w rzeczywistości, też to nazywamy kabałą, a w rzeczywistości jest to pasjans, czy jeszcze tarot na przykład, który za chwilę będę tutaj omawiał i to wszystko razem stwarza pewien system filozoficzny, który na przykład od Sumeru był stosowany i do tej pory jest stosowany dokładnie w judaizmie. System kabalistyczny. I my, jako chrześcijanie, też jesteśmy spadkobiercami tego. I ten system nazywamy systemem rzymskim i mamy chrześcijańskich kabalistów, jednych z najwybitniejszych na świecie. Ale jest to system pomiędzy astrologią a numerologią i one są nierozłączne. Więc zwróć uwagę, że każda planeta ma swoją pozycję efemeryczną, czyli ma w efemerydach swój stopień, swój numer. Każda planeta. Każda planeta składa się z jakichś tam systemów cyfrowych, które odnoszą się do pewnych działań, założeń filozoficznych, czyli pomiędzy cyfrą a literą. Nie ma różnicy, bo on ją można tak ustawić, gdzie nadać kierunek Twojej egzystencji. Teraz dalej przechodząc ponieważ ten wywód można prowadzić godzinami i właściwie, wiesz, wolałbym, żeby koło mnie siedział numerolog i byśmy sobie tak, wiesz, piłeczkę
czy ping-pongową, czy tenisową odbijali i by było to bardziej przyjemne. A tak jako ja, jako monolog, wiesz, no wszystko jest w porządku, ale to nie jest jeszcze to. Teraz, biorąc pod uwagę, biorąc kabałę i biorąc tutaj karty, tak, symbole, kiedy już numerologia i astrologia zgubiły się. Wymyślono właśnie tutaj tarot i tarot jest symbolem. Symbolem, który jest na karcie, który odpowiada na przykład, i to się wydaje, że on jest bardzo podobny do kabały. Tak, dlatego, że się wychodzą od siebie. Tutaj tak się mówi, że marsylski, nieprawda, dużo wcześniej były, to wejście właściwie pomiędzy pasjansem a tarotem jest niewielka różnica, ponieważ pasjans ma wyjść na tak lub nie, a tarot rozdanie, rozłożenie kart i pewne układy dają działanie. Jaka jest sytuacja? Jeżeli kabalista, przepraszam, jeżeli tarocista jest dobry, czyli umie odczytać, czyli przez przesunięcie, czyli przez przetasowanie, tak, ustawiają się karty w odpowiedni sposób. Powiem ci, że była taka sytuacja u mnie, gdzie właśnie miałem się zająć. Miałem trudne wybory, czy dalej pociągnąć astrologię, czy ją zupełnie rzucić. Byłem u trzech osób, które znają się, powiedzmy, na kartach. I jedna z moich koleżanek rozłożyła karty, wiesz, to się robi na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Słuchaj, było to samo rozdanie. Ponieważ tak się stało, że ona pracuje na trzech taliach kart, więc była rozłożona ta przeszłość, rozłożyła przyszłość i rozłożyła przyszłość, teraźniejszość i przeszłość były rozłożone. Te trzy talie kart koło siebie były identyczne. Nie miała takiego wydarzenia nigdy w życiu. Powiedziała: Ryszard, to jest niemożliwe. Ja pracuję z kartami już kilkanaście lat, a pracowała tak ponad 20 lat. Nigdy w życiu takiego czegoś nie widziała. I mówi: coś niesamowitego, kim ty jesteś? I ja się zacząłem śmiać ze względu na to, dlaczego dlatego, że byłem nieświadomy, nazwijmy to w ten sposób. I potem byłem u kolegi swojego, z którym dzisiaj współpracuję. Jarkowi też wyszło bardzo dziwnie. Dziwnie wyszły te karty. I te moje zwątpienia i wątpienia. I też pokazywał mi, z kolei Jarek ma zupełnie inny system. I pokazywał mi, że cały czas wychodzi to samo. Cały czas wychodzi to samo. Więc mówi: popatrz, te same karty są ciągle w tym samym miejscu. I znalazłem się u mojego kolegi, który też zajmuje się, powiedzmy, że tarotem. Rzadko rozkłada ten tarot, ale dla mnie to zrobił. I o dziwo, sam powiedział, że wcześniej musiałem być u kogoś, kto rozkładał tarot, bo tarot mu powiedział, że już w odpowiedzi tamtej osoby już miałem odpowiedź, że nie przekaże mi dalszej odpowiedzi. Nie wiedział o tym. Nie wiedział o tym, że byłem. Więc tarociści, powiedzmy, że mają, nie wszyscy, mają wgląd w
pewien system. Teraz, jeżeli patrzymy i znamy się na tarocie, jest tak zwany, nie tutaj jest tak zwany, tylko tarot u pana Sulini w wydaniu książkowym jest tak zwana mandala tarota. Kiedy ułoży się karty zgodnie z pewnym rytmem, wtedy odpowiednie miejsca, karty znajdują się w odpowiednich miejscach i w tych miejscach można odczytywać. Powiem Ci, że każdy astrolog odczyta wtedy te karty. Ja to zrobiłem kiedyś, ponieważ uczyłem dokładnie wróżki astrologii, bo był taki pęd. Nie wiem, skąd się wziął ten pęd, że każda wróżka ma być astrologiem, że powinna się znać na astrologii. Bo taka jest prawda, ale w rzeczywistości, wiesz, żeby wróżki miały się nauczyć astrologii, przepraszam, nigdy do tego nie dojdzie. Wróżka to jest wróżka, astrolog to jest astrolog, to są dwie różne dziedziny, to tak jakby nauczyć nawet nie filologa, bo filolog matematykę pojmie, ale astrologia jest nauką ścisłą, wyjątkowo twardą. Nie ma takiej możliwości, żeby zmienić. Wiesz, tarot można zwinąć i interpretację można przeprowadzić jeszcze raz, albo można poprawić ją. Astrologii nic nie można poprawić. Pomyłka jest karygodną pomyłką. Nie ma pomyłek prasowy. Jeżeli ktoś uważa, że może się pomylić i wyjdzie, to nie jest astrolog, to jest tarocista. Dlatego też większość astrologów zajmuje się tarotem i po prostu balansują pomiędzy jednym a drugim i nie umią siebie odnaleźć. Nie umiał siebie odnaleźć i uważają, że są wielcy, zarówno w astrologii, w tarocie. Nie, nie ma takiej możliwości. Większość tych astrologów, znaczy tutaj tarocistów, którzy zajmowali się tarotem i nie znaleźli odpowiedzi, znaleźli odpowiedź w astrologii. Między innymi moim nauczycielem był taki człowiek i to jest profesor Weres, który zajmował się najpierw tarotem, nie znalazł odpowiedzi, ponieważ nie jest to konkretna odpowiedź. Jest to balansowanie pomiędzy rzeczywistością a prawdą. Czyli właściwie można by było zaliczyć to do Neptuna. My jako astrologzy jesteśmy uraniczni, czyli musimy mieć przede wszystkim dozę i przede wszystkim kierować się intuicją. Intuicją bardzo, bardzo wyczuloną. Więc jesteśmy bliscy w kosmogramie, bo tutaj rządzi nami wodnik, a tam rządzą ryby. Więc kto jest ofiarą w tym wszystkim? Właśnie i dlatego te dwie dziedziny, na przykład w założeniu, jeżeli idziemy na przykład do astrologa, możemy więcej dowiedzieć się u tarocisty, czy w kartach, ze względu na to, że astrolog widzi rzeczywistość, a nie widzi ten problem tak rozwinięty. Dlatego też uważam, że te dwie dziedziny, a właściwie trzy dziedziny, łączą się. Gdzie łączą się? Właśnie w kabalistyce. Z tym, że tarot w kabalistyce nie występuje. Nie występuje i całe szczęście, że nie występuje, ale występuje tak zwane drzewo poznania. Czyli kabalistyczne drzewo, które daje w odpowiedni sposób ułożenie pewnych myśli i skierowanie ich w odpowiedni kierunek, czy w odpowiedni. To tak jakbyś jeździł na przykład w Europie samochodem i w Europie po jednej stronie, a w Anglii po drugiej stronie. I troszeczkę śmiesznie. Teraz bym można było powiedzieć tak, gdzie jest mniej wypadków, a gdzie jest więcej wypadków. Astrologia daje tylko wyłącznie same wypadki, bo pracujemy na wypadkach, czyli pracujemy na planetach. Z kolei kabała daje nam
możliwość nie uniknięcia tych, tylko wymuszenia jakby zupełnie innych kierunków, że czasami możemy wysiąść z tego samochodu i przejść na przykład na piechotę, co jest tak zwaną dynamiką astrologiczną, która jest w dalszym ciągu, na przykład pociągu pomiędzy kabałą a astrologią, jest dalszym, wyższym jakby, wyższą formą. Nie mówię, że nie ma dynamiki w kabale. Jest oczywiście, współcześnie astrolodzy kabalistyczni używają dynamiki. O dziwo, to jest, a ponieważ astrologia dynamiczna wywodzi się z San Francisco, ale również i kabała w tej chwili główny ośrodek ma właśnie w tym samym. I co tu ukrywać, ale przenikają się te dwie dziedziny, a z kolei nasz tarot jest taki, jaki jest, no i jest. I teraz, czy tarot otwiera? Na moment, kiedy wiemy, że jakieś wydarzenie będzie, tarot jest świetny, żeby wskazać. I to można by było tak powiedzieć, bo wiesz, astrolog, gdyby miał być przy tobie i cały czas funkcjonować, to tak, tylko wiesz, jakie koszty byś ponosił w tym momencie utrzymywania takiego astrologa. Kiedy był przy królu, czy chociażby współcześnie, na przykład przy to, co wiemy, że było tych kilku astrologów przy panu prezydencie Reaganie, o czym tutaj mówię, bo to jest to samo ostatnie wiadomości. I teraz, czy są przy działaniach tutaj pana prezydenta Trumpa, podejrzewam, że tak, to bardzo silnie, ponieważ obserwuję to i widzę, że są. I wszyscy astrolodzy, którzy zajmują się tą dziedziną, widzą to, nawet tutaj na blogu jeden z uczestników, blogerów to opisuje bardzo ładnie. Ja nie chcę aż tak, ale on może, dlaczego nie? I bardzo ładnie, i bardzo się cieszę, że on to robi, przynajmniej ja nie muszę tego robić, a dla niego są to świetne wprawki, a ja ich nie neguję, tylko popieram. I tak się. Jeżeli chce się być wielkim, no to trudno, tak trzeba postępować. Ja przez 15 lat tak postępowałem. I teraz, idąc tą drogą, musimy walczyć o tą rzeczywistość. Po prostu musimy walczyć o tą rzeczywistość. I teraz twoje pytanie jest takie, co jest lepsze, co jest większe? Nie ma. Teraz, jeżeli jesteśmy ustawieni neptunalnie, proszę bardzo, masz tarot. Jeżeli jesteś ustawiony uranicznie, masz astrologię. Jeżeli teraz wolisz na przykład wpływ koziorożca i Saturna, masz kabał. I proste, po prostu. Teraz, czy kabała jest najstarsza idąc w tą stronę? Tak. W sumie tak, bo w formie pierwotnej przetrwała ona przez Zohar i przez następne idee, które są. Zohar wytworzył. Astrologia jest ciągle modyfikowana. Dlaczego? Dlatego, że planety. Zohar pokazał nam planety, ponieważ jest w pewnym sensie kierunkiem i działaniem. W tym tarot jest najmłodszą dziedziną, która po prostu jest ucieczką od rzeczywistości, o której mówiłem w poprzednim filmie, który ci tam podłączyłem. I tutaj osoby, które chcą się pobawić w historię, proszę bardzo, ale nie mogą rozejść się, że tarot nie jest Sumerem. Przepraszam. Kabała nie jest Sumerem. Tutaj już pomyłka nastąpiła. I astrologia też jest Sumerem przekazana. Dlatego, że od Sumeru przeszła na Indię i poszła na inne kierunki świata. Jak się stało? Czy była wcześniej astrologia? Ponieważ astrologia jest znana przez wszystkie ludy na świecie. Czy kabała jest znana przez wszystkie ludy na świecie? Raczej nie. Dzierżawcami
dzierżawcami współczesnymi jest tylko właśnie specyficzny, tylko wyłącznie grupa judaistyczna. No to czy to jest fakt. To jest fakt niezaprzeczalny. A tarot z kolei przychodzi w formy bardzo różne w zależności od. No jest ten, to co już mówiłem, ten marsylski, czy jeszcze jakiś inny tarot. Ale to wszystko są tylko odmiany tego samego. Wszystko to wywodzi się od astrologii i na przykład numerologia jest to w pewnym sensie odłam, właściwie nie odłam, tylko kabalistyka i nie można tego rozłączyć. Jeżeli ktoś to chce rozłączyć, to w takim razie robi ogromny błąd, ponieważ cyfra, litera jest tym samym i masz w matematyce A kwadrat czy 2 do przypuśćmy jakiejś tam cyfry i pod to możesz podsunąć. W naszej kulturze tego nie ma, ale w judaistycznej jest i w niektórych kulturach cyfra i litera stanowi o tym samym i waga tej litery jest uzależniona od numeru, który za tym się kryje, co jest doskonałym rezultatem kultury, myśli i egzystencji człowieka, bo to także było w runach. Na przykład runy też dają ten sam efekt i no, zostały zapomniane. No ale może się odrodzą, chociaż dzisiaj świat run ginie z przerażającą prędkością. Jeżeli się nie odrodzi, już nigdy nie będzie znany. Tak jak wielkie pomniki Buddy, które zostały wysadzone w powietrze, tak runy mogą zginąć przez tolerancję zbyt wielką i zbyt wielki liberalny na nic tu łzy po prostu ciekną. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści o królewskiej wiedzy, a to tylko odpowiedź na pytanie, bo przecież żyjemy w tej rzeczywistości i w tej rzeczywistości musimy wszystko wiedzieć po to, żebyśmy byli świadomi naszych ruchów, a przede wszystkim temu, co jest najważniejsze, podążanie za światłem, bo ono daje nam tylko nadzieję, że będziemy w tym istnieć i nasze następne pokolenia, a robimy to tylko dla nich, dla nikogo więcej. Nikt nam nie może narzucić czegoś, bo mamy niesamowitą odpowiedzialność za historię, która ciągnie się na tej ziemi od Kalisza, a nawet jeszcze dalej, bo nie od tego chrztu. Myśmy tutaj jeszcze wcześniej mieli kopalnię krzemu, a ten krzem na równiku można znaleźć. Były dymarki, które dawały i zbudowały całą kulturę rzymską. A jeżeli w to nie wierzysz, to nie jesteś z tej ziemi. Nie jesteś tym patriotą, który musi wytłumaczyć, że tutaj była cywilizacja, która zbudowała rzeczywistość.
tą, którą mamy i którą musimy utrzymywać w żelaznych ryzach. Jeżeli będziemy nadal pić z różnych źródeł, będziemy nadal mieć tylko kaca, a nie gotowi do otwarcia i zaparcia przy jednym, że to my jesteśmy tymi samymi historycznymi, a nie histerycznymi obywatelami tego świata. No cóż, historia zależy tylko wyłącznie od nas i od naszej świadomości. Jak będziemy wygrywać? Stąd to twoje pytanie. Jaka jest różnica? A jakie są podobieństwa? A nie do wiary, że w rzeczywistości ponosimy odpowiedzialność jako ludzie za to, co się dzieje. I do tego służą właściwie astrologia jako pierwsza, potem powiedzmy, że numerologia, a na końcu tarot. Do zobaczenia, cześć.